ostatniego filmu sporo się pozmieniało. Mamy już ściany pomalowane na 2 razy kolorem, sufit, wszystko już jest podcinane. Ostatnio prezentowaliśmy Wam nakładanie gładź wałkiem. Od tamtego czasu ściany sobie przytarliśmy żyrafą. Zostały zagruntowane gruntem wodnym. Później został wpuszczony w narożniki akryl Denbraven. Na tej ścianie mamy cegiełkę, jeszcze nie dokończona. Zabrakło materiału. Tą ścianę sobie pomalowaliśmy na biało, z racji tego, że będzie tu szafa, więc mieliśmy więcej białego koloru. Zostało nam do odcięcia ta część, ten narożnik, dlatego chciałbym Wam zaprezentować, jak wykonuje się takie estetyczne odcięcie. Ja używam do tego taśmy, a o tym opowiem dokładniej. Wykonywanie odcięcia koloru od sufitu lub od ściany o innym kolorze. Często mogłoby się wydawać, że jest to prosta czynność, ale często okazuje się, że farba spod taśmy nam gdzie niegdzie wycieknie albo coś się oderwie. Chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób ja to wykonuję. Do tego będziemy potrzebowali na pewno taśmę. Ja używam taśmy firmy Sklej. Używam jej, wiele taśm używałem, ale do tego zadania najlepiej się spisuję, ponieważ jest cienka, a przy tym wytrzymała na rozciąganie. Najlepiej właśnie użyć jak najszerszych taśm, ze względu na to, że przy naklejaniu na sufit nam nie będzie ona falowała w żadnym miejscu, tylko otworzy po prostu linię. Drugim narzędziem do tego będziemy potrzebować akryl. Najlepiej spisuje się akryl Denbraven na rośniki pęknięcia. Fioletowy. Ma dobrą konsystencję. No i co najważniejsze, farba biała, ponieważ ściany mamy już pomalowane kolorem na 2 razy, już na gotowo. Jedynie sufit nie odcinaliśmy i ściany. Najpierw zaczniemy od narożnika, żeby przykleić taśmy do narożnika. Najlepiej odciąć ją sobie na równo nożykiem, żeby utworzyć kąt prosty. Thank you.
To część mam już odciętą, więc staćmy po prostu sobie tu wywinę. Kolejną czynnością będzie uszczelnienie naszej taśmy, którą tutaj lepimy za pomocą akrylu. Ma to za zadanie uszczelnić styk taśmy, powierzchni taśmy ze ścianą, tak żeby farba nam podczas malowania w żadnym miejscu nie przeciekła. Nakładamy wodę dość cienko przy samej krawędzi taśmy. Za pomocą palca ściągamy nadmiar i wygładzamy. Akryl musi być równo naniesiony, po całej długości równą długość musi mieć, tak żeby w jednym miejscu go nie było za dużo, a w drugim za mało. Powinniśmy teraz odczekać, aż akryl nam wstępnie zwiąże, tak żeby już miał twardą strukturę do malowania. Odcięcie mamy wstępnie przemalowane na pierwszy raz, teraz przystępujemy do drugiego malowania. Thank you.
wyraźne już finalnie odcięcie równo estetycznie.